Zagubiony gdzieś, pada z nocy, czeka na deszcz. Zegar nie wie jak, bez moich rąk, marzy się wieś. Wielki noc, wierzą się obdarzone. Przemysław Kupiec, uczestnik warsztatów terapii zajęciowej Dębica, wyśpiewał drugie miejsce na pierwszym podkarpackim festiwalu muzyki chrześcijańskiej Totus Tuus, który odbył się w Haczowie. Muzykalność, wrażliwość i zrozumienie utworu przez młodego artystę wywarła ogromne wrażenie na jurorach. Przemek wybrał piosenkę Boso z repertuaru zespołu Zakopower. Jak się przygotowałeś? Dużo śpiewałeś? No, troszkę było, trzeba włożyć pracy. Jakie masz marzenia? Iść do przodu. Rozwijać się dalej, iść do przodu. Szukać nowych wyzwań, nie stać w miejscu. Kocham śpiewać, uwielbiam muzykę. Na tym samym festiwalu Michał Zaborowski zdobył wyróżnienie. Świetna intonacja, rytmika, wiele pracy włożone w przygotowanie trudnego utworu Bóg z repertuaru zespołu T-Love została dostrzeżona i mocno oklaskiwana. Samotność gnębi mocno, tak poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Haczowe mi się bardzo podobało, jestem zadowolony. Dużo nagród dostałem. Najlepiej wszyscy mnie lubili, że śpiewałem bardzo dobrze, chwalili mnie bardzo dobrze. Bardzo dużo się przygotowałem, trenowałem piosenki, przygotowałem się dużo do występu, bardzo mi się podobało. Michał, ale ja mam takie wrażenie, że jest trema, ale ty bardzo lubisz być na scenie, takie mam wrażenie. Czy lubisz być na scenie? Bardzo lubię być na scenie. Piosenkę dla Michała wybrała Urszula Zych, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Dębicy. Dostrzegam, zauważam wkład pracy, który musiał dokonać Michał, żeby trafić w trudną dla siebie tonację, żeby trafić w rytmikę tej trudnej piosenki. Naprawdę no, niełatwej w przekazie, bo nie jest to prosta piosenka religijna, nie kojarzy się jednoznacznie, prawda, z Kościołem, z Bogiem, a tekst jest tak mądry i tak osobisty, że uważam, że Michał bardzo dobrze sobie poradził. No, a Przemek to jest nasz, oczywiście wiadomo, już uznany wokalista, który też nie miał łatwej piosenki dla siebie. No i tutaj myślę, że już tyle pochwał zebrał, że ja tylko się do nich przyłączę. Jestem dumna i gratuluję i będziemy nadal wspierać naszych uczestników. Kierownictwo warsztatów terapii zajęciowej, jak i cały zarząd Stowarzyszenia Radość bardzo starają się, aby ich podopieczni brali udział w konkursach, festiwalach i rozwijali swoje artystyczne talenty. Sztuka jest nieocenioną formą terapii dla osób z różnego rodzaju problemami, w tym samooceną zaniżoną, brakiem akceptacji, brakiem poczucia akceptacji. No naprawdę daje im mnóstwo też radości przy tej całej terapeutycznej formule i misji, no daje mnóstwo, myślę, zabawy, radości. Daje możliwość takiego bycia faktycznie dla innych, pokazania siebie, no dania też innym troszeczkę z siebie i myślę, że to jest ogromna satysfakcja, szczególnie jak za tym idą jeszcze jakieś nagrody, wyróżnienia czy uznanie w oczach innych. Katarzyna Pawełko, uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej w Dębicy, dumna jest z sukcesów swoich kolegów i podkreśla, że warsztaty to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne mogą rozwijać się wszechstronnie. Artystyczna rehabilitacja rozwija cały mózg i pomaga nam w różnych zmysłach. Możemy malować, to wyrażamy swoje uczucia, możemy śpiewać, wyrażamy wtedy radość,
możemy recytować tak jak ja, to mi sprawia ogromną, ogromną satysfakcję i radość. Kasiu, czy czujesz się tutaj zaopiekowana na warsztatach? Czy wiele tych artystycznych rzeczy możesz się nauczyć? Bardzo. Ja się tu bardzo rozwijam i dziękuję warsztatom terapii zajęciowej w Dębicy, że mogę się rozwijać, że zaufali, że pomagają, że wspierają. I dziękuję im za to wszystko, co mam niematerialnego. Dzięki swojemu talentowi, wrażliwości, pracowitości i udziale w takich konkursach uczestnicy warsztatów zapominają o swoich ograniczeniach w wózku, a stają się prawdziwymi artystami.